Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z War Tales. Kochani, muszę powiedzieć na początku, że bardzo serdecznie dziękuję za kolejne komentarze. Żeby przyjść tutaj powoli do grobowca, który jest niedaleko w sumie z tego miejsca, oraz tu jest, z tego co wiem, grobowiec jest gdzieś tu, tak naprawdę. I tu jest też miejsce bandytów, z tego co kojarzę, z którym to miejscem bandytów jest związana historia naszego już członka drużyny, Hakerta. Natomiast my musimy iść do obozu drwali z tego miejsca, ze schronienia. No i mamy tutaj miejsce obronione, w sensie... Wiem, że tu jest tłumaczenie straszne w niektórych miejscach, także trzeba wybaczyć autorom, ponieważ gra jest naprawdę super. I muszę powiedzieć też jeszcze jedną rzecz, że grałem znowu, grałem sobie na swoim save'ie, ale na nowym save'ie już bez skalowania i muszę powiedzieć, że ja po prostu zacząłem źle tu grać. To było moje pierwsze podejście, nie wiedziałem w co iść i jak się zachowywać, że tak powiem. I naprawdę jest super ultra łatwo na nieskalowaniu tutaj. Dobra, natomiast my musimy faktycznie była podpowiedź, żeby powymieniać te bronie, bo faktycznie zobaczcie na poziomie pierwszym. No to poziomy czwarty spoko, nie? Trzecie, czwarte spoko, ale no właśnie, no kurde, no tu jest, znaczy poziom trzeci spoko, nie? Ale widły, poziom drugi, no trzeba by to powykuwać, tylko że czy ja mam pytanie, czy ja mam te rzeczy kowalstwa, tak, porobione tutaj, łachmany trzeba by zrobić, nie ma płótna. Jest problem ogólnie. No właśnie, niestety muszę się tutaj pouczyć tych rzeczy, co ja mam, czego nie mam, bo już tyle mi się save'ów myli. Jeszcze sobie tam gościa jednego oglądałem, sam Ricky, jak to grał. No nie tak, żeby sobie spoilować, nie? Ale ten, ale sobie, kurde, oglądałem go. Dobra, mamy 15. W namiociku są. Standard rozpoznawczy. No właśnie, można by tutaj coś ewentualnie... Aha, tego nie użyłem w ogóle. Albo mi się nie zapisało, nie wiem czemu. To jest, wiem, że łapa niedźwiedzia, ale wiecie co? Nie, no to weźmy biegnącego wilka. Może białego. A, myślę, że na niebieskim tle. Czy jest jednolite to? Jest. Może ewentualnie jakąś obwódkę. Czerwoną? Nie. Taką ładną obwódkę, zieloną? Nie. Fioletówkową? Może coś takiego? Spoko. Wiem, że trochę za ciemne może być, więc... Może na jasnym? Coś takiego? Zróbmy coś takiego. Dobra, konie są, tutaj sobie siedzimy. Czemu ty siedzisz tu? Jest minus 6. Wiem, że nie będę odpoczywał, tylko patrzę, co tu się dzieje w ogóle. Więc ty właśnie z powrotem tu. Czy ja mogę tutaj coś jeszcze zrobić? Haczyk, linę? Nie. Pochodnie? Dobra. Właśnie, jeszcze tutaj tylko przejdźmy. Tutaj punkt, tu w zbieraczu punkt, łowca widm i poziom, elegancko, poziom czwarty, słuchajcie, można stworzyć pulpit. Pulpit, z tego co wiem, jest potrzebny naukowcowi, jest taka klasa, która właśnie te rzeczy, czy antyki z ruin właśnie bada i tam naprawdę fajne rzeczy można dostać, jak już się je zbada, tylko że to trwa trochę, na przykład tam, z tego co wiem, przedmiot, który się najkrócej bada, to przez 3 odpoczynki. I to właśnie w odpoczynkach jest liczone. Dobra. Natomiast mamy możliwość dłuższego biegu. Tak, to jest to? Tak. Dłuższego biegu instynktu zwierzęcego. Mają zmniejszony zasięg agresji i szybciej rezygnują z pogoni. A zostawmy to na razie. Język tropicieli. Koszt przedmiotów z gildii tropicieli mniejszy o 10% albo eksterminatorzy. Likwidacja szczurzych gniazd daje też wpływy 50. To może być dobre, ale wiecie co? Weźmiemy sobie chyba dłuższy bieg. No. I teraz mamy gwiazdkę tutaj. I zobaczcie, od poziomu czwartego właśnie mamy postanowienie przypływ motywacji. I właśnie ten pulpit. Także tutaj trzeba sobie poczytać to, jeżeli mamy jakąś gwiazdkę, czyli od poziomu czwartego. Przypływ motywacji. To jest tu? Tak, tu. Do następnego odpoczynku drużyna jest motywowana chciwością i odczuwa przypływ energii, co pozwala jej dłużej podróżować. O 25% mniejsze tempo kumulowania się, zmęczenia drużyny za stówkę. Na razie mam 400. Powiem szczerze, że trochę mało tego, więc nie będę zużywał. Mamy na 9 dni pieniędzy i mamy do odebrania sporo pieniędzy, bo nie stać nas na baton, jak to mówią. Nie stać na... Dobra, idziemy, bo gadam bzdury. Natomiast dostałem informację,
Żeby troszeczkę wolniej grać, w sensie może faktycznie też za szybko gadam, ale ja po prostu szybko gadam. I żeby po prostu troszeczkę wolniej grać jakby. Dobra, tam są... Ty. Właśnie. Oni są na siwo, wiecie co, złapmy ich. Zasadzka będzie, git. No łap ich! Osteon z gangiem, poziom 4, słuchajcie. Czy my damy radę? Nie mam pojęcia. Bo mam tu skalowanie, jak mówię, ja się trochę przyzwyczaiłem bez skalowania i w pewnym momencie, aha, i w ogóle sobie zrobiłem dużo siły woli i faktycznie ta... Mam problem ze złapaniem więźnia, ponieważ takie obrażenia już zadaję, że po prostu ciężko jest. Okej, okay, ale nie mówmy o innym save'ie, ponieważ tu jest Kostecki, tu jest Hackert, tu mamy Guniana, Aniona i Jarosława, dobra. Jest czterech, tak? Jest ich czterech, czy wydaje mi się, że więcej ich jest? Jest ich trochę więcej. Więc w sumie... No właśnie tak myślałem, że ich jest więcej. Więc w sumie można by się poprzerzucać na tę stronę odrobinkę. Tu młotkiem podbiec od razu z tej strony, więc to nie problem. Tylko czy ja podbiegnę? W sumie tak. Z osłabieniem. Torus. Potrzebuję tutaj gościa, który jest... Nie, zobaczę. Dobra, to po walce powiem. Gościa, który jest miecznikiem. On po prostu takie obrażenie zadaje. Jest taka masakra. Come on. Tak? Moment. Który pierwszy będzie atakował? Ten z tyłu. Łucznik. Potem ten szefu. Do szefa już nie podbiegnę, nie? Nie, no trudno. 21. Myślę, że nie będę go osłabiał. Póki co. Tu mamy ten deszcz letw, ale kurczę, tego trzeba by szefa dorwać w pierwszej kolejności. Tylko jak wy będziecie biec? Tędy tu. Dobra. Powiedzmy, że stanę tu. Czy masz gardę, szefie? Nie masz. Czy to zadaje obrażenia też, nie? Ale... Na poziomie pierwszym. Aha, bo nie mam. Dobra. Bez sensu. Dobra, wiecie co? Idźmy z buta do niego. Zawsze to jest jakaś tam destabilizacja. Tu mógłby... Mam tę ścianę włóczni. A sprawdzałem ten rzut oszczepem i też jest mega. Dobra, Hackert. Ty będziesz kiedy? Ty będziesz tu. Aha, ty będziesz tu, potem tamten. Ja cię jakoś dziabnę... Moment, nie tak. Jestem w stanie cię dziabnąć we dwóch. Tylko, że wtedy go nie... nie zwiążę walką. Ale trudno. Może być trudno... Znaczy, może być trudno, więc... A w sumie zwiążę cię z walką. Czy walką. 3-4 obrażeń, kurde, ja tutaj zadaję 12 i to mówię, ja pierni. Dobra, trzeba to szybko się zupgrade'ować. O kurde, tego nie przemyślałem. No trudno. Popchnijmy cię w stronę tamtą. Troszeczkę. Jak będziesz chciał się ruszyć, to dostaniesz. O, tutaj z piąchy. To git. I też sztylety, tak żeby... Trzy osoby. To tylko. Ładnie. Krytyk. Git. Gniew mamy. Dobra, ciągnijmy tego typa. Szefan oczywiście nie ten, nie będę mógł niestety złapać. Dobra, odbiegnijmy ciutkę. Czy ja chcę się tutaj od... Nie, myślę, że nie. Żeby rzucić... O kurczę. Żeby rzucić... zasłonę dymną. Dobra, wiecie co? Trzeba by to szefa zdjąć ładnie. Nie jestem w stanie pójść nigdzie. Dobra, 18. O kurde, się ruszył.
Jest spowolniony. I tutaj... Nie, to nie to. Nie, to nie ta klasa postaci, nieważne. No, chcę gadać jakieś bzdury. Dobra, także mamy jeszcze jedną turę, w razie czego. 4-4 rozkaz taktyczny, mamy bieg, ale wiecie co, chyba kostkiem podjedziemy. Tu. Czy mógłbym go próbować złapać, ale wiecie co. Chyba nie. Dobra. Może tego złapiemy. Tu musiałbym. Nie, nie rozkaz taktyczny. Zasłonę dymną chyba. No nie, no tu raczej. Moment, tylko. Złapie mi to dwóch. Nie, złapie mi to jednego. Tylko pytanie, czy jest sens. Bo niestety toru zaraz zginie. Będę musiał go, kurczę, ratować. No mam bieg. Mógłbym kogoś jeszcze tutaj dziabnąć z tego, z pochodni, ale to jest bez sensu. No mógłbym tu podbiec i go z pochodni. I chyba tak zrobimy. No podpalę i go po prostu... Spróbujemy go zabić tutaj. No właśnie. W ramach kontrataku, w sensie odstąpienia, nie? Od walki. No zużyliśmy trochę punktów wigoru, ale... Ale trzeba. Dobra, i koniec. Koniec rundy, więc... tak, do Torusa trzeba by podbiec. Go uleczyć. Tylko tu jest... Pamiętasz, tu jest chmura dymu, znaczy chmura tego. I że jak on tu będzie stał, to dostanie. Wiecie o co chodzi? Że gościu, robiąc ten młynek, on tworzy chmury. Tylko pytanie, czy ta chmura jest dalej. Wiecie co? Chyba nie. Jak tutaj stoję, faktycznie, zobaczcie, tu przejdę, ale tu... Chyba nie. Tylko no właśnie. Kwestia jest tego, żeby Kalion był z przodu. Mamy dwie tury i najpierw będzie tamten łucznik. No i ty faktycznie musisz odejść, tylko że jak z tobą wyjdę najpierw, to ty zwyczajnie umrzesz. Mógłbym ewentualnie próbować podbiec gdzieś tu. Nie, nawet nie. Wszystko pozamykane tu jest. Sztyleciki, nawet nie. No. Dobra, może zróbmy tak. Kto ma dużo zdrowia? No właśnie, Kalion ma dużo zdrowia, ale on nie ma niestety leczenia. Bym podbiegł ewentualnie tu, uleczył Torusa i bym był z przodu trochę, nie? Mamy dwie osoby tutaj. Dobra, zróbmy tak. Podbiegnijmy tu. Uleczmy Torusa, jeżeli to możliwe. Git. I podbiegnijmy... Ty jak zabijesz przeciwnika. Dobra, to moment. Zobaczmy, jaki mają zasięg. Mniej więcej do kamienia. Kamienia. Dobra. Wiecie co, trochę się rozczapierzmy. Co to masz za strzał? Zwykły strzał odrzucający. Dobra. Tu natomiast podbiegniemy z tej strony. Będę mógł próbować go złapać. 68%. Mam cię. Gnoju. Hit. Dobra, podbiegnijmy sobie gdzieś tu. Teraz będzie ten. Strzeli. No właśnie, pierwszą postać z bliska. Tego chciałem go trochę bliżej dać niż Torusa. Natomiast Torus, jak wybiegniesz stąd, to będziesz tu. Dobra. Wybiegniesz, to będziesz tu. Come on. Czy ja jestem w stanie tu dobiec do niego? Nie. Wiecie co? Może to oni niech dobiegną do nas. A my... Kostek. Czy jesteś w stanie go tutaj dziabnąć? Tak. Stąd, stąd. Przezbiegniesz przez tą kałużę? Nie. Kałużę krwi. Ten łuk też jest do wymiany. To jest fajne, jeżeli ma się... tak, jeżeli atakuje ponownie, ale niestety... Jeżeli jest krytyk zapoda, to atakuje ponownie, ale niestety nie je. Dobra. No nie dopadnę go, kurde, no trudno. Chcę, żeby oni podeszli trochę, nie?
No właśnie nie wiem, czy ty przejdziesz przez chmurę. No tu ewentualnie, tak? Gdybyś przeszedł w lewo, w prawo. No bo nie chcę tam iść, tam jest za mocno. Zostaniemy tutaj w czachę i tyle. Dobra, idźmy tu. Nie jesteśmy w chmurze przynajmniej. No możemy poleczyć, ale... Dobra, nie, zostawmy to. Tu trzeba by było poleczyć. Dobra. No, w sumie jestem w stanie poleczyć. Moment. Stał tutaj. Nie, dobra. Tu. Znaczy rzucimy zaraz ten. Tymi sztyletami, bo to już warto. Mhm. What? Czekajcie, czemu nie mogę deszczu sztyletów? Dobra, nieważne. Wiem, że długa walka. Aha, kochani, ważna sprawa. W przyszłym tygodniu mnie nie ma, ponieważ wyjeżdżam cały tydzień, więc będę musiał niestety nagrać więcej odcinków naraz, więc prawdopodobnie... Więc prawdopodobnie, no niestety nie będę mógł zareagować na wasze komentarze. Ale się nie bójcie. No wolę w ten sposób, niż żeby po prostu odcinków nie było, nie? Dobra, my podbiegniemy tu. Także, tak, to tytuł, mój miły. Do wymiany, to jest wszystko, kurde, do wymiany. Dobra, mamy furię. Okej. Czy ty masz... Masz gardy trochę. Zwierzam z buta. Ładnie. No jednego się nie opłaca. W sumie ty chyba... Moment. Chyba powinieneś stąd go dziabnąć. Tylko, że go wtedy odrzucę. Nie chcę go odrzucać. Zróbmy tak. Plegary. Brzydko to, ale trudno. O tu. Au. Ostecki. A tu. No niestety. To tyle. Czy jestem w stanie cię tutaj złapać? 55%, wiecie co? Gniew. Okej. Okay. 100%, chodź tu. Dobra. Tyle. No ten tutaj za dwójkę. A tam luz. Natomiast trzeba by... rzucić temu, tym... w tego sztyletem. Pytanie, czy... Nie, dobra. Co? Dajmy wsparcie właśnie, no. Pytanie, czy ja cię zabiję tutaj? Nie, i dobrze. No szczerze, to jest dobra alternatywa od tego, jak mówię, co się działo wcześniej. Ty nie przejdziesz. Ile mamy złapanych już? W razie czego jednego wypuścimy, dobra. Hmm. 54. Dziabnij go, super. I mamy cię. Dobra. I to nam daje raz, że tabard przywódcy, dwa, że płótno
pieniądze oraz zatruty nóż do rzucania. Natomiast ten zatruty nóż do rzucania to jest po prostu jeden, jak widać po prawej stronie, więc to jest jeden pojedynczy rzut. Kostek, to Kostek, kurde, dostał poziom. Dobra, poziom czwarty już, słuchajcie, trafienia krytyczne byłyby fajne. Siłę woli w ogóle dużą. Ruchu masz spoko, siły nie masz w ogóle. Ale trafienie krytyczne, no. Dobra. Zawsze to jakiś plus. Wyleczmy wszystkich, natomiast jeżeli chodzi o zbroję, to zobaczmy, bo mamy tabard. To jest pancerz lekki. Naprawdę pancerz lekki możesz mieć? A weź sobie ten pancerz lekki. No i tu jeszcze łachmany wędkarza. Gdzie są pieniądze w ogóle z tego wszystkiego? No tu mógłbym naprawić. Jaro. Wiesz co? Weź ten nóż. A, bo ty masz eter, okej. Okay. Haker, weź sobie pochodnie. No, te łuki tutaj, kurde, nie mam nic, bieda straszna, dobra, trudno, idziemy. Mam czterech, niestety czterech, kurde, dobra, wiecie co, będziemy musieli kogoś wypuścić. Ponieważ czterech nie oddam w więzieniu. A nie chcę ich po prostu, wiecie. Nie chcę ich wozić w ramach jedzenia, nie? Bo mam w tym momencie na 6 dni, ale patrzę też między innymi, jakie mają profesje. Ten jest kowalem, ten jest nowicjuszem drwalem. No i właśnie, chodzi o to, że mimo tego, że chyba my drwala nie mamy, tak mi się wydaje, kociołek, górnik, nie, mamy drwala, guniana, okej. A to jeżeli my nie mamy na przykład kogoś, jakiejś profesji, no to można niewolnika zatrudnić, nie? No dobra, gościu. Ty jesteś najmniej kłusownikowaty. Dobra, nic stąd. Dobra, musimy iść do obozu drwali. Jaro, czekaj, jeszcze, no tu masz 8. Dobra, zawsze jakiś tam pozytyw. Dobra, bo mieliśmy ich sprawdzić, czy oni tutaj są. The chief is worried about us, and so he should be. The locals are getting more vindictive by the minute. They harass us. And we haven't enough men to send a message and... What? Watch out! The farmers are back! Farmerzy! You there, mercenaries. Since the chief sent you, hurry up and join our lads outside the camp. And stop these fools from getting in! Dobra, farmerzy, czyli... Ci tutaj to są ci obozowi, nie? Można by ukraść w sumie drewienko. Jak sobie myślę o tym teraz. Nie, no kwestia jest tego, że i tak będziemy zwalniać więźniów. Więc na spokojnie sobie tutaj zmniejszymy to. A drewienko się może przydać. Tutaj był jeszcze ten klocek do drewienka, ale chyba go użyliśmy ostatnio, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj są typy. Co tam się dzieje? Don't you have anything better to do than harass refugees? Even if you were Edor himself, you couldn't cut down those trees. What do you mean? What's it to you if we cut those trees instead of any others? The Mount Altis forest is sacred. It has belonged to the Tools since the dawn of time. If you upset the little folk, they will attack all the surrounding settlements, including ours and your haven. Don't be absurd. The tools aren't even real. They're just fairy tales. We won't freeze to death over some imaginary pixies. How dare you? For the eye's sake. Go and tell your hallucinations to move out. To jest mega tekst. There's no lack of trees in this county. Mercenaries, did you hear that? Name your price and give those blasphemers the punishment they deserve. No niestety, trzeba stanąć po którejś stronie. I tutaj, jeżeli obrońców Tulów zaatakujemy, to dostaniemy 20 drzew. Natomiast jeżeli zaatakujemy uchodźców, tak, to wtedy sojuszników 2 dostaniemy. Tak samo chyba tutaj po tej stronie, tak. Natomiast tutaj dostaniemy fasoli 15. Myślę, że fasola to jest dobra sprawa. Za kapior maruder w sumie jest herszt plus tych 6.
Tak, dwóch, czterech, sześciu, dwóch pusowników. Nas jest tutaj sporo. 8 osób. 10. No to myślę, że damy radę. Nie, myślę, że faktycznie trzeba tutaj zadziałać tak, żeby nie rozgniewać tego ludu tulów. Już. Ja wolałbym, żeby jakiś, wiecie, mały, dziki lud na mnie nie napadł. Więc niestety. Dobra. Teulin musi przeżyć. Tu są wrogowie we trzech. Tu są nasi. Tu są w środku wrogowie i tutaj są dwóch łuczników. Wiecie co? Dobra. Haker jest tu. Czy my sobie tutaj poradzimy? Mam nadzieję, że tak. Tu jest Torus. Tu jest ten. To jest Kostek. Wiesz co, Kostek? Zróbmy tak. Tu jest Malham. Bo z tej strony muszę kogoś, wiecie, przejąć, nie? Tu jest Gunian, okej. Okay. Bo mógłbym, tak sobie już patrzę na to. Piosenitka. Mógłbym Gunianem podbiec tu, popchnąć go, a potem właśnie Malhamem podbiec i tych dwóch dziabnąć. Chociaż wydaje mi się, że jestem w stanie teraz podbiec, nie? No. Dobra. Kto będzie pierwszy? Frangita. Ale ty jesteś... Aha, bo ty jesteś u nas. Dobra. Potem jest gościu, który jest schowany we mgle. Najprawdopodobniej. Zakapior. Okej, więc tamtego faktycznie warto by dorwać. Potem jesteś ty i potem jest Antas, który też jest gdzieś schowany. To jest ten gościu od tamtych, okej. Więc wydaje mi się, że można by wbiec... Wbiec tu nawet, bo że to jest ten rzut sztyletem. Więc może nie tu. A tych dwóch dziabnąć, ale nie ucieknę nigdzie potem. Będą mnie chcieli atakować. Nie, zastanawiam się, słuchajcie, bo jest faktycznie, mam słabą broń. Mam dobre poziomy, ale słabą broń niestety do nich. Dobra, podjedziemy tu. Dziabniemy dwóch, mamy krwawienie w ramach krytyka. Dobra, przejmij go na siebie. Dobra, mamy furię, git. Tu delikatne dźgnięcie. Nie. To jest głupi pomysł. Wiecie co, mógłbym go ewentualnie próbować odrzucić, ale to wydaje mi się, że nie, bo i tak ma mega zasięg, no. Tu jest Jaro. Jaro mógłby podbiec do niego i go dźgnąć. No. Mam jeszcze zatruty sztylet. To jest pojedynczy. A, rzućmy. A, sztyletem. Kolejna trucizna razy dwa. Ten tu podbieg do Kaliona i dobrze. Jestem zakapior, tylko moment. Później będzie ty. Tam potem gościu i tutaj tych kłusowników muszę zdjąć. Tylko no właśnie, jak tu podbiegnę, mógłbym ewentualnie w ten sposób podbiec. Oho, jeszcze full. Czy mnie to jakoś, kurde, tutaj przeszkadza mi w tym momencie? Tak. Po co tu przyjedzie? Z drugiej strony mogę zrobić coś takiego. Rzucić w szefa krytyka za pięta. O kurde. I próbować albo podpalić szefa, albo tego. Myślę, że kłusownika. Podpalimy. I tyle. Ale w sensie, żeby nawet jak nikt do niego nie podbiegnie i go nie zwiąże walką wręcz, no to będzie się tam palił trochę, nie? Więc spoko. Kościół, gdzie ty biegniesz? Myślę, że Kostecki ewentualnie mógłby pomóc, bo tu są... Nie, chociaż tutaj są, nie są wszyscy związani walką z szefu. No. A nitka mogłaby go, kurde, spowolnić. Zastanawiam nad tym. Znaczy z większym zasięgiem mógłbym go złapać.
tego. Mam tyle punktów. Nie do końca. Nie do końca. Dobra, zróbmy w ten sposób niestety. Dobra. Jeszcze rzucisz sztyletem, tak? Nie. Ale często tak jest. Dobra, ty mój miły. Możesz faktycznie, kurde, podbić stół w tym momencie i go związać walką. Staniemy też punkt. W ramach związania walką i tyle. Instynktowny. Co to było? Jarobka. Szansa na otrzymanie trafień krytycznych mniejsza o 25%. No to słuchaj, kurde, jaro. Fajnie. To jest nasz gościu. Nie przedmiotamy nim na lewo i na prawo. Nie chcę tego używać, niestety. To będzie problem. No właśnie. Ale dostał za 5. Kostek. Bo to jest gościu, nie? Znaczy, gościu. Wiadomo, że jest gościem, ale nie od nas jest w ten sposób. Tam nie dobiegnę niestety, więc chyba po prostu pomożemy tutaj. No. Okej. Mógłbym użyć tych punktów w sumie. Wiecie co, użyjmy. Zawsze to będzie raz, że furia, dwa, że trochę szybciej. Super. O to mi chodzi między innymi. Ale to jeszcze jesteśmy daleko, 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 daleko. Dobra. Można by... Można by go odrzucić. Ma to sens. Można by tak go dziabnąć i uciec. Tu jest szefu. I tu już jest problem. Chociaż nie ma trucizny. Dobra. Ktoś tu blisko. To jest w stanie pomóc, podbiec. No właśnie. Kwestia jest tego, że jak tutaj strzelę w tego typa. Strzelimy w tego. I strzelimy tam. Super. Wstajemy relację i ty mój miły. Właśnie, kurde, wiecie co. Podbiegnę tu. Masz gardę, nie masz gardy. Super. Użyję tego punktu. Potrzebujemy tej galwanizacji. Tudzież mobilizacji. Angielskiej wersji jest. Galvanization. Tu jest ochrona. Wiecie co? Czy ja cię... Tak, włączę cię. O kurde, dobra. Z buta za 38, ale to jest właśnie kwestia mobilizacji. Ty mam nadzieję, że tutaj też kościu strzelisz. I uratujesz Jarosława. Super. Znaczy, no mamy jeszcze ten agonię stąd, nie? Więc... czy ktoś inny jest u nas w stanie wspomóc? Tak. Kostecki, kurde. No wilków niestety nie mamy. Ładnie! Ładnie! I wszedł ten kurde kryt! Super. Dobra, dręczyciel oraz twardy. Dobra. Mamy herszt, mamy sztylet herszta, poziom 4 na podstępny młynek. Mamy łuk łupieżcy.
Okej. Okay. I co? Nie będę na razie nikogo leczył. Bo nie. Natomiast... Wejdźmy tu. Mercenaries, you are as much our heroes as those of the tools. I can only imagine the wrath of these creatures had the refugees. Trzeba by, kurde, zobaczyć, jaka jest inna wersja tego. Dobra, daj fasolę, 20 punktów i 20. To stówka. Dzieny. Czy ja tu mogę coś ukraść jeszcze? Nie. Natomiast gdy mamy stówkę, to włącza się ten tryb influencer. Nie? Zdobądź tyle punktów za scenariusze regionalne. Także dobra sprawa. No to niestety. Chociaż mamy punkt jeden. Aha, dziękuję właśnie za a propos tych dostęp do misji skrytobójczych. To jest fajne, ale nie wiem, czy potrzebuję to teraz. Powiem szczerze, że te niewidomka bym, kurde, chciał. Dwa. Pasek podejrzenia skraca się 10% szybciej oraz podejrzenie wzbudzane podczas kradzieży jest mniejsze o 20%. Myślę, że to bardziej na początek. Ja wiem, że te misje są fajne w ogóle, ale będziemy, myślę, mieć czas na to. Kwestia jest, żeby, kurde, to nam trochę spadło. Dobra, zaczyna się mgła wilkowa, więc spadamy. Tutaj natomiast mam... Ojoj, dobra, oni nas tu zaatakują. Wiecie co, ja spróbuję zejść niżej. I tak tych wilków nie można złapać, czy tam niedźwiedzi, czy czegokolwiek. Czy ja jestem w stanie tutaj obozować? Średni. Mogę wejść niżej jeszcze ewentualnie. Są za kapiory, skurczybyki. Pani burmistrz czeka na nas, okej. Okay. Dobra, tu jest średni. No niestety, mam sporo gąb do nakarmienia, ale nie mam wilków już, więc taki plus. Dobra, zwiększmy sobie zadowolenie. Jedno, ewentualnie. Może. To jest do wrzucenia do skrzynki oczywiście. Całość i... to mogę wyjąć już. To mogę wyjąć. Dobra. Zobaczmy, co my mamy za te. Za broń i tak dalej. To jest gorszy pancerz. Tutaj berserkera, topór, tutaj topór. Czy ty możesz mieć... Możesz. Co prawda ruch mniejszy będzie. To jest pancerz, zbroja płytowa, tak. Kurczę. Dobra, nie, ty jesteś niszczycielem. Dobra. Tak, nie będzie zatrucia, jest ten podstępny młynek, ale ładny. Tylko kurde, może tu. Ten deszcz tyletów też jest fajny, zwłaszcza, że nie muszę być blisko. I dużo mniejsze, znaczy dużo mniejsze, niewiele więcej zręczności, nie? Dobra. Tu jest łuk upierzcy, to jest to samo, tylko że poziom czwarty, więc zawsze to obrażenia, teraz mamy od 8 do 14, a mieliśmy od 7 do 12, więc trochę więcej. To jest łuk bojowy, grać strzał, zręczność 9, ok. No i tu są niewolnicy. Dobra. 37, 37. Czy to jest wszystko poustawiane? Mamy dostęp do tego pulpitu. Moment, moment, moment. Mogę stworzyć pulpit. Tylko czy chcę. Linę. Wiecie co? Zróbmy. To jest zawsze jakiś tam punkcik. O, jest nowa profesja. Uczony. No i właśnie, kurde. Potrzebujemy tego uczonego. Tylko na razie nie będę zmieniał u nas w drużynie nic. Przepraszam, myślałem, że już odpocząłem. Nie będę zmieniał u nas w drużynie nic, bo być może faktycznie kogoś jeszcze zwerbujemy. Dobra, jesteśmy, zdobywamy, wzrosło. Plus jeden żywność. Aha, za pełne żywność. Dobra, mamy to, mamy to. Tu jest, okej. Okay. Jak ty tam wyglądasz, kurde? Co tu się dzieje z tobą? Powoli mniejszą połowę, dobra. Idziemy. Nikt nas nie szuka, więc git. No. O kurde. Nie. Nie chcę z wami walczyć. Dajcie mi spokój. Później, 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 później. Później, później. Ty, 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 ty. Nie, później, później, faktycznie. Raz, że jesteśmy ten ranni, a dwa, że chciałbym kogoś ewentualnie złapać. Widzę, że tamci walczą. Dobra, moment. The lady
Siemano. Dobra, to akurat wejdziemy na zero i będę mógł coś ukraść. Sponiko. Rucian, nara. I Taurik. Za 70, kurde. Ładnie, 303 mamy. Zobaczmy. Mamy kradzież tańszą. Dobra, zabieramy liny. Sorry, ale potrzebuję. Na jakieś zwierzątka złapać czy coś. Wrzućmy je od razu do skrzyni, póki pamiętam. Ja. Git. Wiem, że te pancerze mógłbym dodawać, ale jak mówię, będę robił dużą reorganizację ekwipunku, więc... Więc tak to. Dobra, kochani, zobaczmy tu. Z maruderami. Oni są... Come on. You there. If you are so inclined, you could give us a hand. Nie, spoko. Dezerterzy. No, poplecznik, upieszca, bombardier. Kurde, dobra. Mamy plus 3 sojuszników. Come on. Wspomożemy straż, kurde. Bo tam dostajemy też punkty wpływu od nich. Niestety wiem, że jesteśmy ranni, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Ich jest tutaj dwóch. Tu jest bombardier jeden, ale to nie szkodzi. Zaraz go, kurde, czymś, kimś dziabniemy. Tu dziabnijmy kalinonem tego pieszce. Tu jest ten bombardier, który musi być zostać zlikwidowany też dosyć szybko. Akrat tego niestety nie zrobi. Tu mamy piechura, torus, jaro. Jaro tu podbiegnie, tak? Bo najpierw jesteśmy my. Dobra, to zobaczymy. Bo ty podbiegniesz tutaj, z tego co widzę. Zachowanie, a tak, raczej tu podbiegnie, bo widzicie, patrzy na niego, nie? Tu mogą być problemy. Więc tam trzeba będzie przerzucić kogoś. Tu jest falangita. Tu jest Anita i falangita i kostek. Tego. Jak my go tam... Malhama. Tylko, że Malham, kurde, jest za mocny na zwykłego typa, nie? Więc... O, Jaro miał podbiec, ewentualnie do tego... A, tu jest jeszcze gościu. Dobra. To zrobimy tak. Kalinon podbiegnie do tego. Jaro podbiegnie do tego. No, kurde. Nie wiem, czy będziesz... A ty będziesz pierwszy. My podbiegniemy do niego. Tak. Pierwszy, a potem będzie tu, czyli w sumie tak, trzeba będzie dwóch wyeliminować. Jaro podbiega do tego. Hacker, ty jesteś, kurde, ranny mocno, więc wiesz co. Bądź sobie gdzieś tam, podbiegniesz tu najwyżej sztyletami. Dziabniesz. Dobra, Jaro, go! W którą stronę? Tylko tu, kurde, dobra, z tej strony. Ciach! Dobra. To jest. Ten podbiega tu. Pyk, jest. To uderzenie tarczą fajne jest. Natomiast my podbiegamy tu. Rzucamy w typa dzidom. Za 28. Podbiegamy z tej strony. I go niszczymy. I go niszczymy. Mógłbym go złapać, wiem. Chcę go, znaczy... Dobra, nie będę łapał, bo wydałem wszystkich, więc bez sensu. Przed chwilą. W sensie trzy osoby wydałem do więzienia. Już przez pewien czas niestety nikogo mi nie przyjmą. Dobra. Tutaj, ty mój miły, z tej strony wspomóż. Gościu ma gardy 11. Więc buta wjeżdżam. Ciach. Dobra. W ramach wsparcia. Tu dzida. Laserowa. On biegnie do torusa, więc w sumie... Wow. Dobra, nie spodziewałem się trafienia krytycznego. Plus furia weszła. Zwiększa obrażonka. Ten tu strzeli, mam nadzieję, że nas nie postrzeli. Okej. Okay. Kapitan straży. Kapitan Odrick. Dobra, wybiegnij gdzieś tu. Można by zasłonę dymną ewentualnie dać, ale... Ładnie. Gdzie co, w sumie?
Tego pierdyknę z pochodni. Niech ma. Tu zadychę. No i właśnie, tu chciałem gościa kliknąć. W ten sposób. I... O. Wtedy pobiegniemy tu. Dziabniemy go ładnie. A dziabniemy go do końca. Git. Kostecki. Gościu chciał do Kosteckiego podbiec, ale dostał. Ale widzę, że mu to, kurczę, nie przeszkodziło celować dalej. No niestety, wiedziałem, że tu się podpalą. Ale trudno. Nie, moment. Kurde, te widły. Nawet Wiedźmina potrafią, wiecie, zabić. Nie pieszchajcie, wrogowie. Tu jest chyba okej. Okay. Tu jest okej. Okay. No i Jaro. A właściwie nie Jaro. Tak. Super. No, wydaje się, że to prosta walka jest, ale... No nie do końca. Nie naprawiam nic. O, 20 ty, dostajemy, super dzienny. I kochani, będziemy szli w stronę miasta, ponieważ musimy się raz, że naprawić, dwa, że uleczyć, trzy, odebrać pieniądze. I będziemy mieć prawie 1000. No, prawdopodobnie... 46 minut, wiem, że miały być krótsze te odcinki. Ale to już zróbmy, żebym wiedział. Można by to pokupować i... I idźmy tu. Gościu. Dobra. 32. Masz to. Postępny młynek, poziom 4. Wiesz co, sprzedamy to. Łuku pieszcy też. Tego jeszcze nie sprzedaję, ponieważ... To. Dobra. Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie wykuć jakieś pancerze. Wyściełaną brygantynę. Tak, ale dobra. To za chwilkę. Bo chcę zobaczyć, kto jest w gospodzie do zwerbowania. Potrzebujemy szermierza. Kurde, czy ty jesteś dobrym szermierzem? Jesteś szybki. Okej. Okay. I masz, kurde, gniew. Dobra, stary. Dawaj, ho. Za moment, bo nie mam pieniędzy. Tak. Dawaj. Mamy tym jeszcze wieżę na górze. Mamy plagę szczurów, mamy handel z Kortią i norę bandytów, ale to później. Kurde, nie ma. To jest handel z Kortią. No ale nie biorę tego na razie. Bo to jest... Niestety, kurde, to na wschodzie. Nie pokazuje mi... Nie wiem, czy to jest kwestia... Tego... ale tutaj nie ma grafiki. Obraz. Nie. Szkoda. To plagę szczurów można by zrobić, kurde, kawałek. Tylko, że... Też może nie. Dobra, zobaczmy. Może właśnie innego. Współdziałający. Też masz to samo, drugi poziom. I ty masz tak, siłę 9, siłę woli masz dychę, płaca 16. Potrzebujemy go. Pracuj wegetarianin. Natomiast ty masz ruch 11, to wiemy, siłę woli 11, 8, 7. Jesteś szybki. Tak, ma to sens? Poziom trzeci. Poziom trzeci, siłę 9. Zręczności mniej, ale ten siłę woli, ruch. Wiesz co, ten ruch będzie dobry. Stary. Dawaj, ho. No. Wątpią, czy się nadaje. Nadaje się, gościu, jest mega. Szerokie cięcie, siła plus 2. Dobra, stary. Jesteś fechmistrzem. I... no, chyba serię, nie? Dobra, plany kariery. Ruch masz, super. Trafienie krytyczne, tak, ale siłę woli... Potrzebujemy ci wbić. I kondycję. Wiesz co, wbijemy ci siłę woli jeszcze drugą. 13, to będzie dobra sprawa. Tak mi się wydaje. Nie no, faktycznie, słuchajcie, mam fechmistrza u siebie. Chyba tutaj nawet też mieliśmy fechmistrza. Tylko wcześniej.
To trzeba będzie kupić. Ma płótno, gościu. Zaraz zobaczymy. I już wiem, po co ten zestaw fryzjerski jest. Faktycznie, żeby zmienić wygląd, nie? Ten, co na początku gry mamy. Biorę to całe. Czy ja mam możliwość robienia zupy z okonia? Siadaj przy stoliczku i się nie przejmuj. Co? Właśnie a propos. Ty jesteś... Nie ma. Możesz być drwalem. Kto jest u nas drwalem? Tak, wiesz co, nie będziesz drwalem, już mi miły. Będziesz uczonym. Zresztą ty masz siły woli 15. I będziesz miał coraz więcej. Kurde. Jest jeszcze Bart tutaj schowany, ale jako profesja. No bo ty masz siłę woli, kurde, dużą. No Jaro jest majsterkowiczem już na poziomie którymś kolejnym, nie? Praktykant tutaj też. A ty jesteś naszym kucharzem, złodziejem, górnikiem, uczniem, Taurus. To jest kondycja i siła. Nie, no to musisz być. Górnikiem, tu kowalem. No dobra. Znaczy w sumie wiecie co, zostawmy to na razie. Dobra, chciałem zobaczyć, czy jestem gulasz z baraniny w stanie zrobić. Baranina. Dobra, bo tutaj miałem rosół z okonia, ale wydaje mi się, że to po prostu mogę sobie kupić. Albo ukraść. Zaraz zobaczymy w karczmie. Pacek jabłkowy. Pszenica miód. Wiecie co, to jest za stówkę. Mamy 800. Pancerz. Sprzedajmy pancerz, bo i tak będę za chwilkę robił. Tak bym chciał ukraść. To jest, słuchajcie, od 40 do 65. Czy jak wyjdę ponad stówkę, no to będzie gorzej, ale... Trudno. Nie wszedłem ponad stówkę. Ty. Tak. Trochę pszenicy i trochę miodu. I polacek jabłkowy daje nam premię. 30% zmniejsza tempo kumulowania się zmęczenia drużyny. Superancka sprawa. Natomiast no właśnie, kurde, rosół z okonia. Właśnie nie rosół z okonia. Tam jest inny, kurde. Inne. Coś nam tu dał. Dobra, nieważne. Nieważne, kto nam to dał. Przepis na ten zupę z okonia, którą chciałem zrobić, bo to nie jest ta zupa standardowa. Lekarstwo. Zróbmy ze 2 albo ze 3. Lekarski proszek jest. Ten zielnik chyba mamy zrobiony. Bombkę. A zróbmy bombkę. Dobra, mamy punkt wiedzy dzięki temu. Czy ja na kowadle wtedy mogę coś zrobić? Taki pancerz widmowy, puklesz, to mamy, to mamy. Łachmany, okej. To nie. Tutaj pobudzający. Oj, wzmacniający. Dowolna umiejętność zadobrażenia może zostać zwiększona siła jednostka na 2 o 30... Nie, 30% szansa, że się zwiększy siła. Dobra, zróbmy jeden. To jest zawsze nowy. Nowość w ramach tych punktów. No i kurde. Gościu, polecz nas. Olej polerujący. Kupimy trochę butelek. Trochę tranu. Wiecie co, w razie czego lekarstwo na zarazę. Jedno myślę, że można kupić. Wiem, że chyba można robić to potem, ale... Lekarstwo na zarazę, ale to chyba nie teraz. Dobra. Pani burmistrz nas jeszcze chciała. Dobra. No, niestety jesteśmy przeciwko uchodźcom. Tu jest to miejsce bronione, ale to będziemy szli prawdopodobnie tę plagę szczurów. Kurde, może weźmy tę plagę szczurów.
Dobra, wiecie co, bo już mega przedłużam to, a ten odcinek ma wyjść dzisiaj, więc musi niestety zostać wrzucony. Myślę, że tę kuźnię zrobimy sobie w następnym odcinku, albo zrobię samemu. Dajcie znać proszę w komentarzu też, czy robić po prostu samemu te różne rzeczy. Wielki żelazny tasak bym chciał zrobić, właściwie widmowy bardziej by się przydał. Ale nie mam jeszcze do tego rzeczy. Długi łuk to nie, warstwa jelenia i nie jelenia, sierpy do rzucania, okrągłe tarcze, wzmocnione puklerze, mamy zrobione łachmany, ściełaną brygantynę trzeba będzie zrobić, to będzie kurde jedna akcja. Dobra, wiecie co, zróbmy to razem, tylko ja sobie zapiszę, bo nie chcę tracić tych punktów. Dobra, mamy wszystko. Schematy wykuwać praktykanckiego. Pierwsze dzieło. Dobra, sio. Poziom trzeci. Wymagany poziom drugi. Ok. Bo mój miły Panwin. Ty dostaniesz to. Garda i pancerz. Git. Mógłbyś dostać... Nie, nie możesz się wyposażyć to. Ale to są kurde fajne umiejętności. Tylko to, ten mieczyk to jest taki... do wymiany. No niestety nic więcej nie zrobię, ale mamy punkt. I pytanie, tak, mamy kurde kowalstwa, widmowy gladius, buława, topór. Ale wydaje mi się, że my zrobimy sobie to, bo mamy i tak, wielki topór, widmowy gladius potrzebny nam jest i ogólnie. I to by też się przydało. No ogólnie nie zrobię teraz. Trzeba będzie pójść do... No. Widmowa buława dwuręczna. Mamy parę tych toporów, okaleczenie, czy mamy parę ludzi, którzy by użyli. Natomiast niestety nasz nowy Panwin, on może używać tylko miecza. Niestety. Dobra, ale przynajmniej mogę to sprzedać. Cios łaski plus 6, może coś bym odkupił od niego? Nie, raczej nie. Potrzebujemy żelaza. A żeby żelazo wziąć, to raczej musiałbym iść tutaj. Do kopalni oraz tu jest też kopalnia soli, więc w tym dwa miejsca, więc chyba pojedziemy dookoła. Mógłbym spróbować wedrzeć się do grobowca, aczkolwiek nie mam misji na to, więc... Wedrzeć się do grobowca, jak to brzmi w ogóle, nie? Ale nie mam misji, jeszcze raz. Eksterminacja, grabież, nora bandytów, no właśnie to jest tam, to miejsce. Handel 20... Wiecie co? Zróbmy te. Okej. Okay. No dwa razy. Niestety. Mógłbym... A nie, nie mogę, znaczy mogę przyjąć i... Właśnie. Dobra, niestety. 270. A to jest tu, prawda, szczurów. Okej, okay, można w sumie pójść. Mamy więcej teraz osób trochę. Ja wiem, że to się skaluje. No ale dobra. Kochani, 210 na 239, więc... No trochę trzeba będzie zrobić. To mógłbym sprzedać w sumie już mapę łowiecką, bo tego już nie potrzebujemy. To jest zawsze jakiś tam pieniążek. Trochę tego mamy, więc git, tych skór. Jaro, weź bombkę. No i tutaj dzidę potrzebujemy. Kurde, tu jest tak, jesteśmy tak w plecy. Ale dobra, to w następnym odcinku, kochani. Jeszcze będziemy łazić, myślę, tutaj. Nie będę kończył całości. Znaczy, można skończyć... całą, że tak powiem, fabułę tutaj, ale naprawdę jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia. Latarnie, plagę szczurów, jedną, drugą. Tutaj, jak mówię, jest nora bandytów plus grobowiec, także sporo, sporo jeszcze rzeczy do ogarnięcia. Myślę, że pójdziemy też do górskich tropicieli. No, zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa.